Cześć, witam z mojego tunelu. Pogoda na tyle zelżała, że można coś nagrać. Jak widzicie, większość kwiatów już przekwitła. No, liczę, że będą jakieś nasiona. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. To, o czym chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać, jest jak gatunki stosunkowo blisko spokrewnione mogą być od siebie różne. Tak samo formy stanowiskowe nawet jednego gatunku będą miały lekko odmienne kwiaty. Lekko to mam na myśli, nie różnią się oczywiście botanicznie, nadal jest to ten sam gatunek i odmiana, ale powiedzmy, są takie niuanse. Jako pierwsze pokażę Wam Escobarię Villardi, którą już pokazywałem, która jeszcze mi kwitnie. Jest to Escobaria, która rośnie w Nowym Meksyku, blisko spokrewniona z Snidii. Lekko mrozoodporna. Myślę, że tak do minus 12 wytrzyma. Mały odrost zostawiłem na skanioku. Zobaczymy, co z tego będzie. No, nie mam jakichś tam większych złudzeń, że prawdopodobnie nic, ale jakaś tam próba będzie. Na pewno ta w doniczce, to doniczka 13, nie, 11, zostanie do końca grudnia w tunelu, łap ostrość. I dopiero będę ją chował. Następnie pokażę Wam już roślinę, którą pokazywałem, Escobarię Snidii odmiana Lei o numerze SB397. Chciałbym, żebyście zwrócili na jej rozmiar, ale też i na kwiat. Naprawdę fajna mała roślina, w pełni mrozoodporna, jakaś mrówka ją atakuje. Spokojnie, każdy mróz wytrzyma pod zakryciem w warunkach Polski. Widać, że już kwitła i będzie jeszcze kwitła. Tworzy naprawdę bardzo ładne kępy. I kwiat jest charakterystyczny. A teraz Wam pokażę coś, co mi po raz pierwszy zakwitło. Czyli Escobarię Snidii odmiany Lei, ale z numerem sznicera SN1142. Jest różnica w kwiatach, prawda? Jest ona szczepiona na Obuncji fragilis. To takie szczepienie ratunkowe, ale to z prostego powodu, że chciałem mieć jej więcej. Nie daje on, jakaś ta forma może nie daje zbyt dużo odrostów, ale tutaj no liczę, że ona się w końcu rozrośnie. bodajże mam trzy takie typy, ale tu akurat jedno zakwitło. Ja będę obserwował, czy te typy się różnią w jakiś sposób kwiatami. Natomiast te dwa numery są charakterystyczne, no i kwiaty się różnią. No, fajnie, że będzie kwitła. Na końcu filmu oczywiście dam zdjęcia obu i mam nadzieję, że będziecie mogli zobaczyć dwie razem. W tym momencie, że tak powiem, mikrofon doniczka, to już trzeciej ręki nie mam. Ok, dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!